Po spotkaniu Benefit Systems Lionbridge naszymi gośćmi są Adam Racki oraz Krystian Pikuła z drużyny Benefit Systems. Panowie, co się stało, że nie pokonaliście Lwów po raz drugi w historii waszych występów w Elite Lidze? No, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z chłopaków. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, taktycznie zrealizowaliśmy wszystkie założenia. No, wynik się nie ułożył, no ale bywa. No, od lat już wiemy, że w piłce nożnej nie ma słabych drużyn, także no, to jest jakiś wypadek. No, Polska też czasami tam złapie jakiś lemis z Liechtensteinem, także Legia też czasami przegrywa z Luksemburgiem, także no, my też możemy raz na jakiś czas. Byliśmy mistrzami jeszcze 3-4 tygodnie temu, także idziemy w tym kierunku i walczymy o pierwsze miejsce. Krystian, 2-6 dzisiaj. Skoro wszystko było tak dobrze, to dlaczego tak się skończyło? Początek meczu był bardzo wyrównany. Pierwsze akcje były również dla nas. Widać, przeciwnik przyłożył się. Końcówka meczu troszeczkę odpuściliśmy. Musieliśmy atakować, przegrywaliśmy. Tutaj wyszliśmy troszeczkę do przodu. Niestety kontry, z którymi się spotkaliśmy, no, mamy wynik, jaki mamy. 5 marca mierzyliście się z Lionbridge. Wtedy rozpoczęliście od prowadzenia. Tak samo jak między innymi tydzień temu z Eternicem. Zauważyłem, że często, kiedy prowadzicie, na początku wygrywacie. To jeśli pierwsi tracicie gola, to jakoś z góry was demotywuje, sprawia, że czujecie się trochę mniej pewnie na boisku? No wiadomo, że jak strzeli się bramkę, to wchodzą nowe siły w każdą drużynę i tutaj myślę, że to jest sytuacja, która często się zdarza, że jak się strzeli jedną, dwie bramki, to jest energia, siła, druga drużyna się denerwuje, demotywuje, no i idzie słabo, ale to nie jest nasz przypadek. My dzisiaj zrealizowaliśmy wszystkie założenia taktyczne, zagraliśmy tak, jak chcieliśmy, także jeszcze raz chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z chłopaków, bardzo dobry mecz i gramy swoje, przed nami dużo ciężkiej pracy i zwycięstwo za tydzień. Krystian, przed tygodniem z Eternicem 5-3 wygraliście, 3 gole w pierwszej połowie, 3 po przechwytach, asystach, bramkach Michała Wysowskiego, którego uznaliśmy najlepszym zawodnikiem tamtego meczu. Kto dzisiaj, twoim zdaniem, był najlepszy w waszej ekipie? Myślę, że cała ekipa zasługuje na pochwałę. Każdy z zawodników przyłożył się, wykonał świetną pracę. Ciężko mi wskazać konkretną osobę, natomiast myślę, że na taką pochwałę, wyróżnienie zasługuje Marcin Fotyga, który strzelił dzisiaj 2 bramki. Panowie, czy po 4 meczach macie na koncie 6 punktów, czy no zakładam, że waszym celem jest awans do półfinałów? Jak widzicie te swoje szanse? No, szanse są bardzo duże. No, przed nami ciężka praca. Jeśli będziemy realizować założenia taktyczne, to na pewno będzie następne 3 punkty będą w przyszłym tygodniu i potem następne. Także najważniejsze jest ciężka praca, jak to w piłce nożnej bywa. I my będziemy to robili cały tydzień i przygotowywali się do następnego meczu. Krystian, założeniem taktycznym na przyszły tydzień jest strzelenie jako pierwszy gola? Założeniem na przyszły tydzień jest strzelenie przynajmniej 1 gola więcej niż przeciwnicy. Myślę, że tutaj nie ma jakiejś specjalnej taktyki, po prostu będziemy robić swoją grę, którą zawsze tutaj prowadzimy. Bardzo zgodni zawodnicy Benefit Systems. Dziękuję bardzo za rozmowę i powodzenia za tydzień.